13 dzień ministranta. Życie toczy się dalej. Trzeba żyć na chwałę Boga. Pod takim hasłem w lwowskim seminarium archidiecezjalnym odbył się już 13 dzień ministranta. Mimo wojny do Brzuchowic przybyło prawie 300 ministrantów z różnych parafii archidiecezji lwowskiej. Kapłani i zakonnicy, którzy w tym czasie przybyli na kongregację duchowieństwa, modlili się wraz z ministrantami o zwycięstwo i pokój dla Ukrainy oraz liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne. W ramach Dnia Ministranta dla jego uczestników przewidziano różne seminaria tematyczne, liturgiczne, biblijne oraz muzyczne, a także zawody sportowe w piłce nożnej, siatkówce i tenisie stolowym. Według organizatorów 13 Dnia Ministranta Archidiecezji Lwowskiej takie wydarzenia są okazją do nowych znajomości, a także komunikacji z rówieśnikami, której tak teraz dzieciom brakuje. Na zakończenie Dnia Ministranta zwycięzcy piłkarskiego turnieju tradycyjnie otrzymali nagrodę z rąk arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, a uczestnicy innych konkursów otrzymali również niezapomniane nagrody i upominki. Ще пшениці.